organizatorów mamy zaszczyt powitać Was, przybyłych, na naszej uroczystości. Witamy przedstawicieli samorządów lokalnych, Gminy Miejskiej Mielec i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Witamy mieszkańców miasta Mielca, sympatyków Związku Harcerstwa Polskiego. Witamy serdecznie byłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przez wiele lat pełnili w naszym Główcu służbę na rzecz dzieci i młodzieży. Witamy Was, zuchy, harcerze i instruktorzy Główca Mielec. Szanowni goście, każdego roku w listopadzie harcerze w Mielcu obchodzą swoje święto. Dzieje się tak, dlatego że dokładnie 21 listopada 1999 roku Powiat ZHP Mielec przyjął imię druhny Antoniny Gębicowej, pierwszej komendantki mieleckiego chówca harcerek. W tym roku mamy jeszcze jedną okazję do świętowania. 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego. To właśnie początkiem listopada 1918 roku organizacje skautowe działające na terenie trzech różnych zaborów spotkały się, aby powołać jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Podczas dzisiejszej gali przedstawimy Państwu krótki rys historyczny naszego chówca. Pokażemy, jak wygląda harcerstwo dzisiaj, a na koniec pośpiewamy wraz z zespołem Wołosatki. Mamy nadzieję, że dzisiejszego wieczoru każdy z Was poczuje się częścią naszej harcerskiej rodziny. Pieśń harcerska od samego początku towarzyszyła harcerzom w codziennych zajęciach i obowiązkach. Płonie ognisko i szumią knieje to jedna z najpopularniejszych pieśni harcerskich. Twórcą pieśni Jerzy Bram w momencie pisania utworu, czyli w latach 1918-19, był maturzysta drugiego gimnazjum w Tarnowie. Drużynowy, o którym mówią słowa, to druh Bajdała, kierujący drużyną harcerską, do której należał autor. Zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewu. Dla uczczenia jubileuszu zjazd zobowiązał wszystkie komendy do włączenia wszystkich członków ZHP do uczestnictwa w różnych formach upamiętniania tych rocznic oraz przekazywania następnym pokoleniom młodych ludzi etosu harcerskiego wychowania i historii harcerstwa. 20 grudnia 2017 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa. W uchwale tej Senat RP wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa, przywołując pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym. Służba harcerek i harcerzy w kraju i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach. Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest podkreśleniem uznania zasług polskiego harcerstwa oraz przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. Za patrona przyjęto Tadeusza Kościuszkę, a jej pełna nazwa brzmiała Pierwsza Mielecka Drużyna Skautowa imienia Tadeusza Kościuszki w gnieździe Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mielcu. Działalność prowadzona była oficjalnie za wiedzą dyrekcji i władz oświatowych. Surowe zasady oraz trudna, ale ciekawa i urozmaicona forma oraz marzenia o udziale w wywalczeniu niepodległości dla Polski fascynowały męską młodzież. To też drużyna wciąż się powiększała. Podczas I wojny światowej działalność skautowa uległa zmianie ze względu na zmobilizowanie części instruktorów i skautów do armii zaborczych oraz wstępowanie skautów do Legionów Polskich. W listopadzie 1916 roku w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie organizacje harcerskie działające w byłym zaborze rosyjskim. W jego wyniku powstała nowa organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął Krzyż Harcerski i Lilikę. W ten sposób harcerstwo usamodzielniło się, wychodząc pod nadzory opieki innych organizacji. Tuż przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 listopada 1918 roku w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków skautowych. Postanowiono na nim utworzyć wspólną dla wszystkich organizację Związek Harcerstwa Polskiego. Odtąd dotychczasowych skautów nazywano oficjalnie harcerzami. Nazwa harcerz powstała od słowa harc, czyli pojedynek rycerzy ochotników przed bitwą. koło zdobywało coraz większą popularność. W naszym mieście powstawało coraz więcej drużyn męskich i żeńskich. Nauczyciele i duchowni tworzyli pozytywny klimat wokół harcerzy. Dobrze oceniano tę działalność w społeczeństwie, to też harcerstwu przybywało sympatyków i przyjaciół. Przed harcerstwem postawiono ambitne zadanie wychowywania młodego pokolenia Polaków na dobrych obywateli, patriotów i katolików, a przy tym wszechstronnie wykształconych i sprawnych fizycznie. Kontynuowano tradycyjne zajęcia harcerskie, takie jak zbiórki, zajęcia terenowe, zdobywanie sprawności i stopni. Dodatkowo dołączono do tego organizacji patriotycznych uroczystości, imprez oraz zajęć artystycznych. Bieleckie harcerstwo zaczęło rozwijać się prężnie, przyciągając w swoje szeregi młodych ludzi. Zaczęto organizować pierwsze letnie obozy dla młodych, uroczystości patriotyczne, a także spektakle teatralne. Bieleccy harcerze uczestniczyli także w uroczystościach ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. W skład ZHP wchodziły wówczas organizacje harcerzy, organizacja harcerek i ruch przyjaciół harcerstwa. Oddzielne były drużyny, chówce, chorągwie oraz główne kwatery. Wspólne było naczelnictwo z przewodniczącym ZHP na czele. Od początku Związek Harcerstwa Polskiego otoczony był opieką państwa. Pierwszym protektorem ZHP był Józef Piłsudski, a potem kolejni prezydenci Rzeczypospolitej. W roku 1936 władze państwowe uznały ZHP za Stowarzyszenie Wyższości Użytecznej. Pod koniec lat 30. ZHP liczyło ponad 200 tysięcy członków. Ważnym wydarzeniem 20-lecia był jubileuszowy zlot 25-lecia harcerstwa w Spale w lipcu w 1935 roku. Wzięło w nim udział ponad 25 tysięcy harcerek i harcerzy. Jeszcze przed wybuchem wojny członkowie ZHP stanęli do służby w ramach pogotowia wojennego harcerek i harcerzy. We wrześniu 1939 roku harcerze wzięli czynny udział w obronie ojczyzny. Po zajęciu kraju przez III Rzeszę i ZSRR ZHP przeszło do działań konspiracyjnych. Organizacja męska działała pod kryptonimem Szare Szeregi, realizując program wychowania. Dziś, czyli bieżąca walka konspiracyjna, jutro powstanie przeciwko okupantowi oraz pojutrze odbudowa wolnej Polski. Organizacja harcerek działała pod kryptonimem Związek Koniczyn, a od 1943 roku Bądź Gotów, choć potocznie często mówiono o żeńskich szarych szeregach. Harcerki prowadziły pomocniczą służbę wojskową oraz służby cywilne, opiekę nad sierotami więźniami, kolportaż podziemnej prasy, tajne nauczanie. Komendantką wojennego pogotowia harcerek była harcmistrzyni Józefina Łapińska. Najbardziej heroiczną działalnością podziemnego harcerstwa był udział w Powstaniu Warszawskim. W powstaniu walczyły harcerskie bataliony takie jak Zośka, Parasol, Wigry i Gustaw oraz wiele mniejszych oddziałów. Instruktorki i harcerki prowadziły szpitale polowe, służyły jako łączniczki i przewodniczki w kanałach, a najmłodsi działali jako listonosze harcerskiej poczty polowej. Głównymi formami pracy były wywiad dla potrzeb akcji dywersyjnych i zbrojnych, kolportaż prasy podziemnej i wstępne szkolenia wojskowe. Drugie środowisko starszo harcerskie, niezależne od pierwszego, powstało z grona instruktorów harcerskich, pracowników Mieleckich Zakładów Lotniczych. Grupa ta prowadziła obserwacje działań okupanta w fabryce i na lotnisku, a zebrane informacje przekazywano wywiadowi Armii Krajowej. Kolportowano prasę podziemną i pomagano osobom ukrywającym się. Trzeci nurt podziemnego mieleckiego harcerstwa zrodził się wśród 12-letnich chłopców na terenie Starego Mielca. Prowadzili oni typowe zajęcia harcerskie, zwłaszcza szkolenie terenowe, najczęściej w kępie nad Wisłą. Organizowano też liczne akcje małego sabotażu. Opisując historię konspiracyjnego harcerstwa, nie sposób pominąć nieprzeciętnych zasług w walce z hitlerowskim okupantem szeregu osób wyrosłych w mieleckim harcerstwie. Do nich należą w pierwszej kolejności Władysław Jasiński-Jędruś, założyciel i pierwszy dowódca oddziału partyzanckiego Jędrusie, a także Józefa Czaja Ziuta z Parwi, jedna z organizatorek ruchu oporu. Po wyzwoleniu Mielca spod okupacji hitlerowskiej środowisko harcerskie podzieliło się w ocenie sytuacji politycznej. Część nie ujawniła się i pozostała w konspiracji. Komenda Chorągwi w Rzeszowie powierzyła wówczas zadanie budowy harcerstwa na terenie powiatu mieleckiego i w kolejnych latach 40. powstawały co prawda drużyny harcerskie, ale w pogarszającej się sytuacji polityczno-gospodarczej nie rozwinęły szerszej działalności. 1944 roku na wyzwolonych terenach powstawały samorzutnie drużyny harcerskie. Do pracy w odradzającym się ZHP powracała przedwojenna i szaro-szeregowa kadra instruktorska. Wiceprzewodniczącym ZHP został Aleksander Kamiński. ZHP zaczął funkcjonować w strukturach państwa legalnie. Do drużyn zgłaszały się rzesze młodych ludzi. Harcerstwo aktywnie włączało się do odbudowy zniszczonego kraju i zagospodarowywania ziem zachodnich w ramach programu Harcerskiej Służby Polsce. Jesienią 1948 roku rozpoczęła się stopniowa likwidacja ZHP. Zlikwidowano również autonomiczny ruch przyjaciół harcerstwa. W grudniu tego samego roku Narada Nowych Komendantów Chorągwi zdecydowała o zerwaniu z tradycją skautową i odejściu od metody harcerskiej. Z organizacji zaczęto masowo usuwać dotychczasowych instruktorów, równocześnie nadawano stopnie harcmistrza działaczom Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Na początku 1950 roku władze ZMP podjęły uchwałę o przejęciu kierownictwa nad ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego zaprzestał działania 1 czerwca 1950 roku. W ramach ZMP działała organizacja harcerska. Zakazano noszenia krzyży harcerskich i lilijek, w to miejsce wprowadzając nowy znaczek, tzw. czułajkę, i odrzucono mundury harcerskie. OHA ZMP była organizacją dziecięcą, która miała niewiele wspólnego z harcerstwem. Była masowa, prowadzili je nauczyciele, którzy nie tylko bawili się z harcerzami, podejmowali służbę na rzecz ludzi lub przyrody, ale także musieli przeprowadzać dla dzieci zebrania czy odczyty. To w wielu szkołach doprowadziło do wychowawczej klęski. W połowie lat 50. zaczęto zmiany w OHA, zmierzające do powrotu do niektórych metod harcerskich. To doprowadziło do wyodrębnienia się autonomicznej organizacji harcerskiej Polski Ludowej, działającej od sierpnia do listopada 1956 roku. 1957-1980 przyniosły ciekawe inicjatywy. Rozkwitło harcerstwo we wsi, wcześniej praktycznie na linii obecne. Powstały drużyny nieprzetartego szlaku, skupiające dzieci i młodzież niepełnosprawną. Próba ponownej ideologizacji ZHP nastąpiła w latach 70. W 1973 roku powstał program harcerskiej służby Polsce Socjalistycznej, realizowany przez uczniów szkół średnich. Potocznie mówiono o drużynach w szkołach ponadpodstawowych. Drużyna HSPS. W drużynach tych obowiązywały nowe mundury, tzw. koszule HSPS, w kolorze jasno-kawowym oraz krajki, w których przeważał kolor czerwony. Zmiany w Polsce w sierpniu 80 roku obudziły nowe nadzieje i siły ZHP. W listopadzie tego roku powstało porozumienie kręgów instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego, w skrócie KIHAM. Jego celem była odnowa moralna harcerstwa i przywrócenie tradycyjnych metod wychowawczych. W marcu 1981 roku 7. zjazd ZHP rozwiązał HSPS, wprowadzając w ich miejsce drużyny starszo-harcerskie, przywrócił tradycyjne mundury, zalegalizował ruchy programowo-metodyczne. Brak pełnych reform ZHP doprowadziło do powstania ruchów o charakterze nielegalnym. Zawiązał się wówczas niezależny ruch harcerski, który wystąpił z ZHP. Utworzył się w ramach ZHP Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz powstała Polska Organizacja Harcerska. Wszystkie te środowiska niezależne łączyły brak wiary w zreformowanie ZHP. Dlatego w 1989 roku powstały samodzielne organizacje harcerskie. Ostatecznie 28. zjazd ZHP w grudniu 1990 roku dokonał zasadniczych zmian w ZHP, przywracając tradycyjne przyrzeczenie i prawo harcerskie, a także dokonując zmian w systemie sprawowania władzy w organizacji. Może zostaniesz na zawsze z nami. powrotu do struktur światowego skautingu. W sierpniu 1993 roku prezydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa został honorowym protektorem ZHP, nawiązując tym samym do przedwojennych tradycji. ZHP zostało przywrócone członkowstwo w międzynarodowych organizacjach skautowych, których współzałożycielem w okresie 20-lecia międzywojennego właśnie był. Zostało to przywrócone m.in. do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, WOS, oraz do Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek, WAGS. W 1999 roku nastąpiła reorganizacja ZHP związana z reformą administracji państwa. We wrześniu 2003 roku zostały wprowadzone zmiany w systemie metodycznym. Wprowadzono nowy podział na grupy wiekowe: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy. Przyjęty został nowy system stopni harcerskich. Na przełomie lipca i sierpnia 2007 roku w ramach obchodów stulecia skautingu skauci na całym świecie odnowili przyrzeczenie skautowe. W 2010 roku ZHP rozpoczął obchody stulecia harcerstwa. W sierpniu odbył się zlot ZHP Kraków 2010, który zgromadził prawie 10 tysięcy harcerzy. Otwierając lot, premier Donald Tusk powiedział: o ile lepszy i piękniejszy byłby świat, gdybyśmy wszyscy byli harcerzami. Podziel się przygodą swą, w kręgu z nami siądź. Pomasz mi o wędrówce, wśród gór i łąk, pokażmy wszystkim nasz wspólny życia szlak. Taką prośbę dziś do Ciebie mam. Weź plecak swój i mów. Humor zawsze świetny masz, niepełnosprawną ręką pokaż świat. Harcerski, nieprzetarty szlak, mój pełnosprawny przyjacielu, bo taki jest nasz harcerski, nieprzetarty szlak, mój pełnosprawny przyjacielu. Zróbcie im miejsce, nie patrzcie w drogę. Niepełnosprawni chcą i mogą odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca. Czujesz gorące, odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca. Czujesz gorące. Weź plecak swój i kup. Humor zawsze świetny masz, niepełnosprawną ręką pokaż świat, bo taki jest nasz harcerski, nieprzetarty szlak, mój pełnosprawny przyjacielu, bo taki jest nasz harcerski, nieprzetarty szlak, mój pełnosprawny przyjaciel. Obecnie hufiec ZHP Mielec jest jednym z najprężniej działających chówców na Podkarpaciu. Jest nas już ponad 300 osób, w tym około 40 aktywnych instruktorów, którzy włączają się w wychowanie naszej młodzieży. Co więcej, każdego roku powstają kolejne drużyny i gromady zuchowe. Jeździmy na obozy, które sami organizujemy. Tworzymy weekendowe biwaki, w których uczestniczy nawet 200 osób. Bierzemy udział w festiwalach muzycznych, działamy dla dobra miasta i jesteśmy obecni na wszystkich ważnych uroczystościach. A to tylko część z naszych zajęć. Każdy, kto choć chwilę był harcerzem, może potwierdzić, że jest to prawdziwa szkoła życia. Uczymy się zaradności, odpowiedzialności, pomocy innym, braterstwa czy współdziałania. Jesteśmy zawsze pogodni i ciągle pracujemy nad sobą. Uczymy się tak wiele, że nie sposób opisać to w kilku zdaniach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że harcerstwo to przede wszystkim wspaniali ludzie i przyjaźnie, które zostają na lata. To również ciągłe samodoskonalenie się i dążenie do ideału. Sam Robert Baden-Powell mówił, że nie ma to wielkiego znaczenia, czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz to, że są one wysokie. Choć harcerstwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło, to nasza misja zostaje wciąż taka sama. Chcemy wychowywać młodych ludzi. Jest to dla nas cel, który każdego dnia przyświęca naszej harcerskiej drodze. Rzeczywistość wokół nas ciągle się zmienia. My również idziemy z duchem czasu, jednak nasze wartości pozostają niezmienne. ustanowił w roku 2004 ówcowe odznaczenie Primus Interpares, czyli pierwszy wśród równych sobie. Odznaczenia przyznawane są przy okazji obchodu święta chówca ZHP Mielec, a przyznaje je kapituła odznaczenia. Odczytam teraz uchwałę. Chówiec ZHP Mielec, kapituła odznaczenia Primus Inter Pares. Uchwała nr 5. W tym roku kapituła postanowiła rozpatrywać kandydatów do odznaczenia pod kątem ich pracy na rzecz naszej wspólnoty chówcowej. Kapituła zdecydowała się przyznać odznaczenie Primus Inter Pares w stopniu brązowym. Teraz wyczytane osoby proszę na scenę. Przewodniczce Urszuli Kolano, przewodniczce Marcelinie Gruber, przewodniczce Natalii Budziony, przewodnikowi Kamilowi Hajdukowi, przewodniczce Agnieszce Druniarz, przewodniczce Justynie Kiełbasie, przewodniczce Małgorzacie Pantą, przewodniczce Magdalenie Malikowskiej, przewodniczce Aleksandrze Graniczce, przewodnikowi Hubertowi Stali, przewodniczce Aleksandrze Światowiec, przewodniczce Weronice Krawiec oraz podhartmistrzyni Izabeli Kukli. Zapraszamy wszystkich wyczytanych. Prosimy także kapitułę o wręczenie. Dziękujemy bardzo. Ale to nie koniec uchwały. Kapituła zdecydowała się przyznać oznaczenie Primus Inter Pares w stopniu srebrnym drugą. Podhartmistrzyni Małgorzacie Halik, podhartmistrzyni Romanie Kwiatkowskiej, podhartmistrzyni Ewie Kusek i hartmistrzyni Barbarze Tutro. Zapraszamy również na scenę. Dziękujemy i kolejna kategoria odznaczeń. Kapituła zdecydowała przyznać odznaczenie Primus Inter Pares w stopniu złotym grupowi podhartmistrzowi Lucjanowi Babuli. Zapraszamy na scenę. W roku 2018, to jest w roku harcerstwa, kapituła postanowiła przyznać honorowe odznaczenie Interpares z podziękowaniem za wieloletnią pracę i szczególny wkład włożony w rozwój KUWC ZHP Mielec następującym druhnom i druhom: harcmistrzyni Kalinie Mielniczek, harcmistrzowi Zbigniewowi Stawickiemu oraz harcmistrzowi Józefowi Grzechowi, który niestety zmarł, ale odbierać za niego będzie córka Agnieszka Grzech, której. Odznaczenie dla druhny harcmistrzyni Haliny Mielniczek będzie odebrane przez druhnę Halinę Kołodziej. Pozwolę sobie, stojąc na scenie, wykorzystać, że mam mikrofon w ręce. W imieniu druhny Haliny bardzo dziękuję za przyznane odznaczenie. Mamy pomysł, żeby jej wręczyć to w gronie może trochę mniejszym. Niestety stan jej zdrowia nie pozwala już, żeby się pokazać tutaj i uczestniczyć w takiej długiej uroczystości. Ale jeszcze jeden temat a propos odznaczenia dla druha Józefa Grzycha. Chciałam przypomnieć wezwanie z pogrzebu księdza, który wyartykułował życzenie druha Józka, że marzył o tym, żeby w Padwi odrodziło się harcerstwo. I uważam, że jest to przesłanie niejako testamentowe i powinniśmy cały KUWiec czuć się zobowiązani, żeby to marzenie zrealizować, którego on poprzez swoją zbyt wczesną śmierć nie zdążył wykonać. Mam nadzieję, że uda nam się to i że będziemy godni, żeby je zrealizować. Dziękuję. Nie byłoby dzisiejszego harcerstwa, gdyby nie grupa instruktorów, którzy na przestrzeni lat podejmowali się trudnego obowiązku kierowania naszą jednostką. Na przełomie tych 100 lat było takich osób kilkadziesiąt, a od roku 1944 KUWC-em ZHP Mielec kierowało po kolei 27 instruktorów. Chwilą ciszy uczcijmy pamięć tych komendantów i instruktorów, którzy odeszli już na wieczną wartę. Proszę bardzo o powstanie. Baczność. Spocznij. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszej uroczystości obecni są z nami komendanci KUWC ZHP Mielec, którzy pełnili służbę od lat 60. Drodzy komendanci, teraz zapraszamy Was tutaj na scenę. Zuchy, harcerze i instruktorzy KUWC ZHP Mielec dziękują Wam za pracę na rzecz naszego KUWC-a, za zapał i trud, jaki włożyliście w prowadzenie jego, za wychowanie jednego pokolenia harcerskiego. Podziękowania otrzymują druh harcmistrz Władysław Korzeń, druhna harcmistrzyni Halina Mielniczek, druhna harcmistrzyni Maria Koziara, druh harcmistrz Zygmunt Kołodziej, druh harcmistrz Krzysztof Grzebek, druh harcmistrz Marek Paprocki, druhna harcmistrzyni Dorota Cierpik, druhna harcmistrzyni Halina Kołodziej, Druh harcmistrz Mirosław Pietrzak. Druhna harcmistrzyni Anna Marek. Obecnie pełniący funkcję komendanta chówca jest druh harcmistrz Bartłomiej Maryniak. Jego wraz z członkami komendy prosimy o wręczenie pamiątkowych statuetek. Zapraszam wszystkich komendantów na scenę. Mojej wspaniałej koleżance, która już nie żyje, Zosi Opieli. I jeszcze raz dziękuję w imieniu naszych komendantów za pamięć o nas i czuwajcie, i bądźcie sobą, nie marudnikami, całego serca. W roku 1959 drugi zjazd ZHP ustanowił honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Odznaka ta jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych do rozwoju organizacji. Na wniosek chówca ZHP Mielec naczelnik ZHP poprzez komendanta chorągwi przyznał odznakę Przyjaciół Harcerstwa naszym lokalnym samorządom. Zapraszamy przedstawicieli Gminy Miejskiej Mielec oraz starostwa powiatowego w Mielcu. Pana prezydenta Jacka Grzyńskiego oraz pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Dłucha Andrzeja Bryłę. I co starosty? Wicestanowskę, przepraszam. No nie było. Idziemy wszyscy razem. Bardzo proszę, bardzo zapraszam. Proszę pana komendanta tutaj troszkę bliżej, bo chciałbym właśnie na ręce pana komendanta w imieniu swoim, czyli prezydenta miasta Mielca i w imieniu Rady Miejskiej w obecności pana Bogdana Biejka złożyć serdeczne podziękowania za wychowywanie młodych ludzi, za to, że jesteście z nami, że promujecie wartości, miłości, bohaterstwa i życzę wszystkiego najlepszego na najbliższe lata. Gratuluję jeszcze, a jeszcze mam dwa słowa dotyczące waszej postawy, tej wielopokoleniowej, która dzisiaj jest na sali. Od najmłodszych dzieci, poprzez osoby doświadczone, które przekazują swoją wiedzę, swoje umiejętności dla tych najmłodszych. Dziękuję wam bardzo. Panie komendancie, pozwoli pan również, że w imieniu samorządowych władz powiatu wraz z panem przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Pawrockim złożymy również serdeczne gratulacje takiego wspaniałego jubileuszu i wyrazy zadowolenia, że mieleckie harcerstwo jest takie prężne, o czym tutaj mieliśmy się okazję przekonać, a sami obaj również uczestniczyliśmy przez kilkanaście lat naszego młodego życia w tym ruchu i cieszymy się, że tak wielu naszych przełożonych, druhów, nie wiem, animatorów jest tutaj i myślę, że te młode pokolenia, które są również z nami, będą czerpały z tych najlepszych wzorców. Wszystkiego najlepszego.